przez b do potęgi minus pierwszej to b przez a, a do potęgi minus x to 1 przez a do potęgi x. I teraz przećwiczymy. Jeżeli mamy 3 piąte do minus pierwszej, ułamek obraca się do góry nogami. Mamy 5 trzecich. Teraz, jeżeli mamy 1 i 1 trzecia do minus pierwszej, żebyście nie, tutaj nie obrócili tylko tej 1 trzeciej do góry nogami, bo my najpierw musimy zamienić ten ułamek. 1 razy 3 to 3, plus 1, 4, mamy 4 trzecie. 4 trzecie do minus pierwszej i teraz obracamy i mamy 3 czwarte. Teraz 3 do minus drugiej, zobaczcie, korzystamy z tego wzoru. Czyli to będzie 1 trzecia jeszcze do drugiej. 1 trzecia do drugiej to jest jak 1 trzecia razy 1 trzecia, czyli 1 dziewiąta. 3 czwarte do minus drugiej, najpierw obracamy do góry nogami, ale potem jeszcze przepisujemy, ale już bez minusa, bo tu jest tylko x, więc minus kasujemy. I teraz mamy 4 trzecie razy 4 trzecie. 4 razy 4, 16, 3 razy 3 to 9, czyli będzie 1 cała i 7 dziewiątych. To jeszcze jeden przykład. 1 ósma do minus drugiej, czyli to będzie 8 pierwszych do drugiej, czyli to będzie jak 8 do drugiej, czyli 8 razy 8, czyli 16.